Jesteś programistą niskopoziomowym i chcesz zostać ekspertem w swojej dziedzinie? Nazywam się Maciek Gajdzica i od 2012 roku jestem programistą systemów embedded. Prowadzę również portal ucegosu.pl, gdzie znajdziesz całą masę materiałów edukacyjnych. Na bazie swoich doświadczeń w komercyjnych projektach stworzyłem kurs online C dla zaawansowanych. Jest to pełne kompendium, które pomoże Ci w programistycznej karierze. Zawiera 13 modułów i około 30 godzin lekcji wideo oraz 10 godzin materiałów bonusowych. W poszczególnych rozdziałach po kolei przechodzimy przez różne aspekty, które są potrzebne profesjonalnemu programiście C. W pierwszych modułach dokładnie przyjrzymy się składni. Oczywiście nie będę tutaj mówił, do czego służy for, a do czego służy if. To już wiesz, w końcu to jest kurs dla zaawansowanych. Pokażę za to różne dobre praktyki, antywzorce, pułapki i to, jak ich unikać, czy niezdefiniowane zachowania i ich konsekwencje. Dzięki temu zyskasz większą świadomość dotyczącą różnych zagrożeń oraz czytelności kodu i będziesz mógł to przenieść na swoje własne projekty. Bardzo często będziemy analizować przykłady kodu w kompilatorze online, żeby na poziomie assemblera zobaczyć niektóre zachowania, żeby sprawdzić, jak to się zmienia na przestrzeni różnych kompilatorów i po dodaniu różnych flag kompilacji. Porozmawiamy sobie również o czytelności kodu, o tym, jak dbać o nią w naszych projektach i w jaki sposób pisać nasze programy, żeby jasno wyrażały nasze intencje i to najlepiej nie przy użyciu komentarzy, tylko stosując elementy, które mamy dostępne w języku, takie jak typedefy, funkcje pomocnicze czy preprocesor. Następnie dokładniej przyjrzymy się procesowi kompilacji, skryptom linkera, plikom startupowym. Przyjrzymy się również różnym opcjom oferowanym przez kompilatory, a wykraczającym poza standardowy język C. Niektóre z nich są dostępne tylko i wyłącznie dla niektórych procesorów. W kursie pokażę również, w jaki sposób możemy szukać takich informacji i dlaczego są one dla nas przydatne. Będzie również o bibliotekach standardowych, o tworzeniu własnych bibliotek prekompilowanych czy o łączeniu języka C z assemblerem albo z C++. Porozmawiamy sobie również o zagadnieniach dotyczących optymalizacji, dotyczących architektury i różnego rodzaju narzędzi i procesów, które mogą nam pomóc podczas pracy z projektami. Nie zabraknie więc informacji o Continuous Integration, Test Driven Development czy Code Review. C dla zaawansowanych to również społeczność programistów. Otrzymasz więc dostęp do naszej zamkniętej grupy na Slacku, gdzie możesz prowadzić dyskusje dotyczące programowania, publikować wyniki swoich prac domowych i po prostu rozmawiać z innymi uczestnikami kursu. Pamiętaj również, że dołączając do C dla zaawansowanych, niczym nie ryzykujesz. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu kurs nie przypadnie Ci do gustu, masz 30 dni na jego zwrot. Tak więc już dziś dołącz do kursu C dla zaawansowanych i wynieś swoją programistyczną wiedzę na wyższy poziom.